Władca Pcheł. A teraz kolejny odcinek serialu Mały domek przy autostradzie. Widzisz, synu, zboże w tym roku nie obrodziło i matka boi się, że... Co, tato? Mówię, że zbiory są marne i matka... Co? Mówię, że zbiory są marne! Co? Kuma, ja! To chyba Wendy Elizabeth wraca od fryzjera. Jestem! Popatrz, Ik, no i jak, he? Wspaniała pchwała, prawda? Idę pokazać się mamie i JB! Mama i JB na pewno będą zachwyceni, gdy zobaczą twoją nową fryzurkę. JB, pomarańczowe takie! Jakiś potwór chce chyba zjeść głowę Wendy Elizabeth! O, mamo, to straszne! Nie chcę, żeby i mnie zjadł! Żaden potwór nie zjada mojej głowy! To jest trwała! Nikomu się nie podobam! Już nikt na mnie nie spojrzy! Myślę, że nie powinniśmy ryzykować, mamo. To coś na jej głowie może też zjeść jej rozum. Ja bym to odciął. Nie, JB, przemoc jest zbędna. Po prostu czasami nawet najlepszemu trafi się najgorszy fryzjer. Ta trwała zrujnowała moje życie. Nie, Wendy, to trochę potrwa, zanim włosy wrócą do normy, ale przecież do wesela wyrosną ci nowe włosy. Spójrz, możesz nosić kapelusz, dopóki masz to na głowie. Tak, mamo! Wszystko będzie dobrze! Cóż, kochanie, poszukam większego kapelusza, a ty nie wychodź z pokoju! Jeść będziesz u siebie i lepiej nie podchodź do okna! Po co straszyć sąsiadów? Potem mogliby nas wytykać palcami! Och, mamo, jesteś najlepsza! Mam pomysł, co powiesz na ciasto nadziewane pastą do zębów i mleczno-małżowy koktajl? Dzięki, mamo! Wendy, Elizabeth, nie wyjdzie, aż jej włosy nie odrosną. Hej, już wiem! Znajdę kapelusz tak duży, by wszedł jej na głowę. Będzie mogła wrócić między ludzi. O, Sharky, to miło, że nas zaprosiłeś. Jest tak upalnie. Hej, Sharky! Idę szukać kapelusza dla Wendy, Elizabeth. Chodźmy razem! Dobra, dobra, skoro nie, to zostań tu. A cóż to znowu za cudeńko? Hej, chyba wiem, co to jest. Hej, Sharky! Czy to nie twoja plażowa piłka? Lepiej na nią uważaj! Bywaj! O! To jest gniazdo! Kumbaya! Niewiarygodny Elmo! Cześć, niewiarygodny Elmo! Ik, pomóż mi, inaczej przepadłem! Mów śmiało, w czym ci mogę pomóc? Podjąłem pracę w Zoo dla Timiego, on potrzebuje pieniędzy na ratowanie życia! Kumbaya, Elmo, co się dzieje z Timim? Och, Ik, to te jego siamskie kociaki dawno powinny być rozdzielone! Możesz na mnie liczyć, Elmo, co mam zrobić konkretnie? Wiesz, muszę na godzinkę wpaść do domu w ważnej sprawie i chciałbym, abyś popilnował tych stworzeń przez ten czas! Jasne, niewiarygodny Elmo, właśnie szukam kapelusza dla Wendy Elizabeth, zabiorę je ze sobą do sklepu! Dzięki, pa! Kumbaya, nigdy jeszcze nie byłem pingwinią niańką. Za mną idziemy. Jak dobrze wychowane są te pingwinki. Gdy znajdę już kapelusz dla Wendy Elizabeth, zabiorę je na lody. Co ty na to, panie pingusiu? Gdzie one są? Kumbaya, co ja narobiłem? Teraz Elmo straci pracę i kociaki Timiego już nigdy nie będą rozdzielone. Dopóki Elmo załatwia swoją ważną sprawę, mam jeszcze czas. Dziś w programie Taki Szok wystąpi jeleń, który pościerał już rogi w towarzystwie swoich wielbicielek. Szanowni klienci, sklep zamykamy za 5 minut. Zabierajcie się stąd. Kumbaya, mam bardzo mało czasu na to, aby je znaleźć. Hej, pingwinki! Musimy zaraz... Czy ktoś mógłby otworzyć te drzwi? Chyba nie o to mi chodziło! Strasznie dużo pięter! Widziałem to na skrzydle! Horror! Po prostu horror! Wszyscy wyszli. Możesz zamykać, Jeep. W porządku, Hank. Dość pracy na dzisiaj. Idziemy do domu. Dobra, chłopaki. Poszli już. Ha 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 ha!
Musimy przerwać te wygłupy. Kto za to wszystko zapłaci? Cicho, prosiak, ale z ciebie dzieciak. Właśnie, jak ci się nie podoba, to spływaj. Tak, spływaj, 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 spływaj. Kumbaya, ale się strasznie zmęczyłem. Ciekawe, dokąd ta banda poszła. Gdzie zwykle chowa się pingwin? Przestań płakać, mały, zabiorę cię stąd. Bo mnie się tu nie podoba. Jak ci na imię, pingwinku? W domu mówią na mnie prosiak. Prosiak? Jak można tak nazwać pingwina? Bo ja tak śmiesznie wyglądam w tej masce. No, teraz już wiem. Wiem, że nie ma się czym chwalić. To chodźmy, prosiak. Trzeba z nimi pogadać. Ale ty nic nie rozumiesz, to jest obłęd. One nie chcą z nikim gadać. Jednak spróbuję i z nimi pogadam. Nie zostawię ich przecież tak. Pingwinki, proszę, posłuchajcie mnie. Dosyć tego. Bardzo brzydko się bawicie. Musimy tu szybko posprzątać, zanim otworzą sklep, więc... Który mi pomoże? Ostrzegałem cię. Dobra, gdyby któryś się jednak namyślił i chciałby się do nas dołączyć... Prosiak i ja będziemy czekać na czwartym piętrze w dziale z bielizną. Chodźmy, prosiak! Nasz szef wie, jak obronić nas przed kocią bestią, która czyha na nas w dziale z bielizną. Nasz szef poprowadzi nas tam! Wódz mówi, że należy skończyć z nim, zanim to on dobierze się do nas. Nalega, aby najpierw złapać kota, a potem w dziale tapicerskim wypchać go trocinami i zrobić z niego wielki fotel. Co wy na to? Tak. Czekajcie, moi pingwini bracia. Może prosiak miał rację, ulegamy chyba zbiorowej histerii. Jesteśmy jak popychadła bezwolne kukły w trybach jakiejś piekielnej maszyny. Nie jesteśmy kukłami. Nie! Zamknij swój dziób. Tak! Dla naszego wodza zdobędziemy skórę kociej bestii! Tak! Wyprzedaż. Gadki 10% taniej. Idą po nas, Ik! Lepiej w nogi! Nie, prosiak, twoi bracia mają kłopoty. Ja do nich... Łapacz go, precz tym kotem, zróbmy z niego wielki fotel! Łapacz go, precz tym kotem, zróbmy z niego wielki fotel! Łapacz go, precz tym kotem, zróbmy z niego wielki fotel! Łapacz go, precz tym kotem, zróbmy z niego wielki fotel! Łapacz go, precz tym kotem, zróbmy z niego wielki fotel! Łapacz go, precz tym kotem! Wielki fotel! Łapać go! Precz tym kotem! Co to jest? Zróbmy z niego wielki fotel! Łapać go! Elmo! Precz tym kotem! Zróbmy z niego wielki fotel! O! Wstydźcie się! Umyć się zaraz i wracamy do zoo! Och, Ik! Dobrze, że już jesteś, bo wiesz, użyłam młotka i kleju i wyglądam normalnie. Mój słodki kotek! Wendy! Wendy Elizabeth! Musimy cię przeprosić, Wendy Elizabeth. To ty miałaś rację. Twoja trwała jest genialna! Pocztówki ze strefy X. Tym razem nasz plan podbicia ludzkości jest naprawdę niezawodny. Szybko pocisk PU-14 do działek załaduj. Nie chcę wyjść na ćwierć głupka, tak, ale to nie na mój rozum. Tak, właśnie. Ten pocisk wygląda jak moja świnka skarbonka.
ale to coś znacznie lepszego. To jest toksyczno-szokowo-węchowo-irytujący skuteczny pocisk drażniący. Jasne, wiedziałem. Co to jest? To śmierdziel, skład! Dokładnie, Cutter. Nieznośny smród tej bomby wypłoszy tych ludzi z dżungli prosto w nasze łapy. Właśnie, to chyba nie potrwa długo. Nie chcę się spóźnić na dzisiejszą jurajską paradę. Uwielbiam ten radosny nastrój pochodów. A ja lubię, jak rozdają świeże placki z pędraków. Chłopie, zjadłbym tego całą wywrotkę. Panowie, mamy ważniejsze sprawy na głowie niż jakieś ciasteczka czy festiwale. Namierzyłem ludzi. Nakładamy maski przeciwgazowe. Zbudź się, Bill. Musisz zaraz wypróbować mój najnowszy wynalazek. Co ty wyprawiasz, skuter? Puść mnie, bo inaczej to ja ci upuszczę krwi. Pokażę ci coś znacznie lepszego do spania, coś znacznie wygodniejszego od sterty kamieni. Patrz, oto jest hamak. Możesz w tym spać jak mały diplatomadon, czujesz, Bill? A ja nie chcę spać jak mały diplatomadon. Mały diplatomadon moczy się w nocy, ślini i wydaje głupie dźwięki przez sen. A poza tym, co może być wygodniejszego do spania od sterty porządnych kamieni? Przestań, zaraz wpadasz w złość. Spróbuj chociaż. No cóż, ten cały głupi hamak nie jest chyba niebezpieczny. To rozumiem, bracie. Rzeczywiście, może to nie jest zły wynalazek. Skończą się twoje poranne humory. Już nigdy nie wrócisz na kamienie. No tak, muszę przyznać, że jest całkiem komfortowo, ale nie zobaczysz mnie nigdy śpiącego, jak mały... Może nie powinienem był robić hamaka z liści drzewa gumowego? Ten smród was załatwi, ludzie! Te dwa ludziki powinny za chwilę tędy uciekać, co, Doc? Przygotować sieć. Myślę, że obydwaj zdążycie na swoją paradę. Już czuję, jak wpadają nam w łapy. Jeszcze chwila! Ej, Doc, mam pytanie. Gdyby jakimś cudem ta bomba... Odpowiedź brzmi tak. Byłoby z nami źle. Tu jesteś, chłopie. A przy okazji mam pewną sprawę do ciebie. Ja też mam pewną sprawę do ciebie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, Bill, ale to nie jest głupi pomysł kąpać się codziennie. Nikt nie będzie zadawał się z kimś, kto śmierdzi jak stara ryba. Ty myślisz, że to ja śmierdzę, idioto? Powąchaj lepiej ten dym! Jak to strasznie śmierdzi! Musimy zaraz się stąd wynieść. Wynieść się? Zaraz! To jest nasz dom! Jak mógłbym porzucić dom? Wynieść się? Dom? Wyjechać stąd? Bill! Pasuje idealnie! Masz rację, te wakacje są nam bardzo potrzebne, Bill. My będziemy na wakacjach, a w domu wszystko jakoś musi się samo ułożyć. Wrócimy, gdy atmosfera się oczyści. Jak na razie to nie lubię wakacji. Czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego tak wyglądam? Przyzwyczaj się lepiej, Bill, bo to jest nasz wakacyjny strój. Wyczuwam silny impuls. Są tu gdzieś. To na pewno ludzie. Skład Azymut 3. Skład. Zarzuć na nich sieć. Mam ich! Mam ich! Panowie, pomóżcie mi! Ci ludzie nie poddadzą się bez walki! Próbują nam uciec! Trzymaj się, skład! Doskonale, Beef. Te głupie dinozaury nigdy nie wpadną na to, że to platforma pułapka. Niebezpieczne gazy. Widzę, że kościani mózgowcy wrócili do swoich starych sztuczek. To natychmiast wymaga śledztwa. Ruszajmy. Jak boli, mam tego dość. Nie poddawaj się, Bill. Rozruszaj się, bądź bardziej aktywny. Ta gra pozwoli ci zapomnieć o stopach. Nie wiem tylko, jak mogłaby się nazywać. Ty i twoje głupie pomysły! Mam tego dosyć! Bill! Zaczekaj chwilę, już wiem. Ja nazwę ją... Nazwę tę grę... Baseball! Masz, trzymaj ten kij. Tak, daj mi go. Tak, tylko podejdź tu. Dobra, użyj kija i odbij tego kokosa do mnie. Spróbujmy jeszcze raz, dobra? Rzut! Chłopie, co za gra ten baseball?
Gra się kiedyś kończy. Kiedy? Teraz, gdy przeniknęliśmy do parady i otworzyliśmy sobie drogę do centrum jurajskiego miasta, rozrywając balony, uwolnimy ogłupiający gaz wprost na uczestników jurajskiego festiwalu. Zredukowani do roli chichoczących głupców, mieszkańcy będą mnie groźni, a jurajskie miasto wpadnie w nasze ręce. Horror. Po prostu horror. Och, dziękuję, wasza okrutność. Realizujcie dalej plan. Reszta niech idzie za mną. Łuskać dla mnie kukurydzę. Znowu łuskać. Wszyscy jedzą kukurydzę prażoną. Gnatozaury wybierają się na paradę do jurajskiego miasta na nasz dzisiejszy festiwal. Chcą tam wszystkich ogłupić. Nie możemy do tego dopuścić. Trzeba dostać się na ich platformę. Jasne, tak. Tylko, że cała armia gnatozaurów stoi między nami a nią. Musimy złapać okazję. Do tego czasu zachowamy pełny kamuflaż, schowani za tymi gumowymi bulwami napełnionymi powietrzem. Jak rozkażesz, Duck. Widzisz, chłopie? Nasze wakacje naprawdę się udały. To wspaniały relaks, powiedz sam. To dlatego, Scooter, że zamykam tylko oczy i nie muszę cię już ani trochę oglądać. Ej, Bill, chyba już za długo wystawiasz twarz do słońca. Masz. Co to jest? To jest olejek do opalania. Ochroni twoją skórę przed poparzeniem słonecznym. Tak mówisz? No cóż, może to nie głupi pomysł. Ładny zapach. Nowa woń. Wymieszany kokos z miodem. Czystym miodem, więc to może... Wynoście się! Wynoście się ode mnie! Ciśnienie. Niskie. Wysokie. Za duże ciśnienie! Co się dzieje? Nie mogę utrzymać! Teraz jest szansa. Ruszajcie się! Biff, melduj, co się tu dzieje! Z drogi, ty śmierdząca szczęko! Gromozaury, straż, za nimi! Skład, Cutter, nałóżcie maski i zestrzelcie balony. No to koniec. Jak chcesz się przebić przez te wrota, chłopie? Zużyjemy nasz ostatni pocisk smrodu, Skład. Tak jest, tak. Pomagajcie tego, chłopcy! Mrówki, nie jedzcie mnie! Zjedzcie Skutera! Jest pulchny i słodki! Wprost palce lizać! Pomogę wam nawet go złapać! Kiedy spotka mnie coś dobrego... Czy to coś dobrego wysadziło mnie w powietrze? Dlaczego? Gromozaury Guru! Panowie, nie złapaliśmy ludzi, ale za to jesteśmy na paradzie! Patrz, Skład, jak na nasz widok wiwatuje tłum! Nic dziwnego, wykonaliśmy kawał dobrej roboty! Znów coś śmierdzi, Bill. Czy wiesz, co to znaczy? Że zapadniesz się wreszcie pod ziemię? Nie, Bill, głupi, że nadszedł czas powrotu do domu. Jeśli wakacje śmierdzą, kierunek dom. Lubię dom. Bez spacerów, spokój, wracajmy. Popatrz, wymyśliłem specjalnie dla ciebie taki drobiazg. Ochrona przeciwsłoneczna dla oczu. Naprawdę nie wiem, jak mogłem o tym zapomnieć. No, Bill, całkiem fajnie w nich wyglądasz. Kiedy to się skończy?